Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, tak widzu, widzę, ty jeszcze tego nie zrobiłeś, tak ty, ty, który się na mnie patrzysz. W tym momencie zasubskrybuj mój kanał, żeby kolor przycisku zmienił się z czerwonego na szary i koniecznie kliknij dzwonek. Zostaw też łapkę w górę, bo to mega motywuje do nagrywania, no a co? Dzisiaj budujemy McDonalda! Witam was kochani w ten deszczowy dzień na moim sejwie, nie wiem jeszcze jak to nazwę, bo tak w sumie pomyślałem, że sezonowa przygoda to już tak minęła. Bo już po świętach, śnieg na dobrą sprawę u mnie już stopniał, więc mówię sobie, nie no, trzeba to jakoś zmienić. Dajcie pomysły w komentarzach, jakieś fajne komentarze będę dawał, serduszko. No a najlepszy, oczywiście, najlepszy pomysł, który mi się spodoba i tam oczywiście parę osób z mojej ekipy, bo o dziwo moja ekipa jeszcze istnieje, co prawda już nie nagrywamy jakichś minecraftowych bajeczek, bo niestety, wiecie jak to jest. Jeszcze chyba to nie ten czas, żebym jakieś projekty rzeczywiście, może sobie brałem za dużo na głowę, dlatego żaden projekt nie dochodził do końca, ani do skutku. Dobra, plan jest taki, dobra, nieważne, plan jest taki, jak widzicie, w ogóle mam bad omen, znaczy się zły omen, jak to jest po polskiemu. No i co, Mięta, co ty chciałeś powiedzieć? No i będziemy budować sobie dzisiaj McDonalda, znaczy się na pewno zaczniemy, czy go zbudujemy dzisiaj na odcinku, to nie wiem. Odcinek też dzisiaj będzie longiem, bo tak podjąłem decyzję, że dzisiaj nagram odcinek longiem, nie będę go montował. To będzie dla mnie taki kolejny test, bo pierwszy odcinek był longiem nagrany. Następne odcinki z tej serii, z tego naszego survivalu były nagrywane już tak normalnie, z montażem. A ten znowu wypuszczę bez montażu i zobaczymy jak to się przyjmie, będzie tylko dodana muzyczka i nic więcej, żadnych cięć. Bo po prostu mam do siebie, sam do siebie mam zaufanie, że niczego głupiego nie powiem. A więc co, możemy sobie zacząć budować tego naszego McDonalda. No i ten McDonald, kochani, ma być iście leśny, bo nie chcę go robić takiego normalnego McDonalda, nie? Że wiecie, taki... O, normalnie noc się stała, czekajcie się, prześpimy. Normalnie Mięta się musi przespać, się prześpimy i pokażę wam teren, który przygotowałem sobie przed odcinkiem. W ogóle nie wiem, czekajcie, zobaczymy sobie tutaj w skrzyneczkę coś, coś wam chcę pokazać. Patrzcie ile bambusów, to nie są wszystkie bambusy, jeszcze pandy karmiłem bambusami. W ogóle pand narozmnażałem, patrzcie, tam jest jedna, chyba to już jest ta... To dziecko tych dwóch pand, tak to chciałem powiedzieć, no. Pomysł jest, kochani, taki, żeby naprzeciwko domku zbudować sobie tutaj McDonalda, ale to ma być taki bardziej leśny, naturalny McDonald, bo chciałbym tutaj stworzyć sobie takie miasteczko, taką wioskę, która by była w jednym temacie, nie? Nie do końca chcę robić z tego takie wiecie, prawdziwe miasto, tylko miałoby być to coś, coś w rodzaju, nie umiem tego określić. Właśnie nie chcę nowoczesnego miasta, taki jest plan, że nie chcę nowoczesnego miasta. Więc no, dobra. Teraz jakbym chciał mieć drzwi i z której strony? Wiecie co, ja chyba sobie zrobię jednak jest z tej. Trochę przy krawędzi, może tu tak. O, dobra, tutaj będziemy, powiedzmy, zaczniemy sobie. Pyk, pyk. Tu będzie raz, dwa. I teraz tak, będą kolejne podwójne. Wtedy będzie raz, trzy. Czy Mięta myśli dobrze? Mięta chyba myśli dobrze. Czekajcie, bo ja muszę pomyśleć. Były tak. Drzwi, okno, duże okno, drzwi i drzwi. No ja to tak nazywam. Wiecie o co mi chodzi. No wiecie o co mi chodzi, nie będzie się tam bawił w jakieś duże rozmyślanie. Dobra. No i też jest plan chyba, że zrobimy sobie... Tak, okorowane tu będzie pasowało. Powiem wam, że na takim serwerku... to ja sobie robiłem McDonalda z brzozowych desek. No, ogólnie brzoza była, było drewno świerkowe i dach był pokryty mchem. To wyglądało genialnie. No i oczywiście miałem napis, literkę M nad tym, zrobiony z niebieskiego drewna, więc najpewniej niedługo sobie zrobię tu jakiś portal i skoczymy tylko po to do Netheru. Też jest taki plan na tą serię, żebym, to was może zaskoczę, może nie, żebym w ogóle, nawet nie chce mi się zabijać smoka, ja bym chciał sobie tutaj porobić projekty po prostu, ja bym chciał sobie pobudować i nie wiem, czy wam content zbudowania się spodoba, dlatego też możecie napisać w komentarzu, to też jakieś wasze opinie, jakieś wasze takie przemyślenia dotyczące tego, co bym mógł tutaj robić na moim kanale, czy dotyczące ogólnie na przykład tej serii.
Możecie pisać, śmiało. Ja bardzo chętnie jakieś uwagi przyjmę. Gdzieś tam przemnożę tam we łbie. No i pomyślimy. Dobra, czyli chociaż dzisiaj chciałbym sobie postawić szkielet tego. I dokładnie przemyśleć jeszcze na pewno, z jakiego drewna to będziemy robić. Ale myślę, że wiem, głównie chcę iść rzeczywiście tak, jak mamy domek zrobiony. Czyli tutaj mamy drewno dębowe i tropikalne, więc chyba sobie też tak tego maka zbudujemy. Nie będę tutaj świrował, ale nie będę tutaj coś wymyślał. Dobra, teraz czekajcie, muszę pomyśleć. To będą dwa. Dwa, trzy i dwa. O, tak zrobimy. Dokładnie. Dobra, już sobie to trochę pozaznaczam. Będziemy musieli zaraz ściąć sobie jakieś drzewko, ale to akurat jest nie problem. Chyba już wiem, które nawet zestniemy. To mi trochę wchodzi w paradę, więc to musimy sobie na bank, kochani, zestiąć i zestniemy sobie je od góry, bo czemu by nie? Mam nadzieję, że nie przynudzam. O, to też jest ważny fakt, że nie przynudzam, że jestem jakiś interesujący i że troszeczkę tej energii gdzieś tam wnoszę. Bo chciałbym rzeczywiście tej energii wam wnosić, żebyście mogli sobie usiąść, czy to troszeczkę tak właśnie pochillować przy moich odcinkach, czy też nie. O, dobra, bo myślałem, że mi coś tutaj poszło, ale nie, dobra, nie ważne. Mięta nie ogarnia życia. Myślałem, że mi telefon zadzwonił, wiecie co, ja mam jakieś przesłyszenia po prostu, nie ogarniam. Patrzcie, 7 minuta, a mięta dalej gada. Znaczy się ja mam, pokazuje mi 7 minuta, coś koło 7. Nie wiem, jak wy będziecie mieli. Dobra, to też trzeba sobie ściąć. Myślę, że tutaj też sobie posadzimy później jakieś drzewko, żeby nie było tak łysło. Wyrośniemy. Ale o, zniszczyłem moją żelazną sikierę. Trudno się mówi się, trudno się mówi, trudno, taki life, taki mamy klimat, rozumiecie. No, dobra, zetniemy sobie to, postawimy szkielet, zejdziemy być może do kopalni i poszukujemy szkieletów, bo by się przydały do farmienia sobie, wiecie czego, mchu po prostu. Chyba, czekajcie, bo ja ogólnie pod domem, przecież my mamy na live'ie, kto był, ten widział, że na live'ie odkryliśmy jednak Lush Cave'y, mamy bujne jaskinie. A więc teoretycznie można by było się udać tam i troszeczkę tego, no, nazbierać. Jest to też jakiś plan, dobra, jest to też jakiś plan. Trzy, idźcie mi z tym. Trzy, dobra. Trzy i wtedy dwa. I gites, dobra, i teraz będzie tak. Dwa. Dwa, dwa. Trzy. Dwa, dwa. No i gites, wyszło gites, dobra. Myślałem, że nie wyjdzie tutaj za dobrze, ale wyszło, jak widać, bardzo fajnie, ładnie, pięknie. Bardzo mi się podoba. Okej. Ciekawe, czy mi starczy to drewno. Ja nie mam tego drewna jakoś aż tak nadczo, ale okej, dobra. Pobudujmy. Taki szkielet chciałbym sobie tego maka zbudować. O, takie coś. Dokładnie. Obskurujmy to, czy obkorujmy, nie wiem, jak to tam się mówi. Ja to obskuruję. Zjedzmy sobie arbuza, bo mi chyba trochę arbuza trzeba zjeść. Ciekawe, czy to będzie dobrze z tym drewnem, choć to drewno też jest w miarę jasne, bo z brzozowym grało świetnie. Może z tym też będzie grało świetnie, zobaczymy. Mięta musi sobie troszeczkę obniżyć mikrofon, bo nie widziałem kompletnie nic, co mam na pasku. A muszę widzieć, co mam na pasku. Wtedy wiem, co mogę budować, nie? Dobra. Chyba nawet sobie postawimy ten szkielet. O kurde, to szybko pójdzie ten szkielecik. Jestem pewien, że albo na live'ie jakimś, bo być może zrobię live'a, albo kochani, na jakimś odcinku następnym. Zobaczymy, czy będziemy ciągnąć to dalej. Mam nadzieję, że tak. Bo być może, kto wie, jeżeli byśmy wrzucali codziennie odcinki przez tydzień, może rzeczywiście coś by się udało ugrać. I może gdzieś by mnie tam algorytm zauważył. Zobaczymy.
Tymczasem zajmijmy się troszeczkę tym i obskurujmy. Dobra. I teraz pomyślmy. Pomyślmy, jak chcemy to zrobić. Z czego ja mam ze zwykłego? To by się przydał jakiś kontrast. Czyli poszukać by trzeba było sobie... No co? Co by trzeba było sobie poszukać? Trzeba było sobie poszukać jakiegoś innego drzewna. No bo ten mak już się prezentuje dosyć. Dobrze. Czyli mamy już postawiony szkielet i to jest najważniejsze. Teraz pomyślmy. Czy rzeczywiście iść poszukać ciemnego drewna, albo ciemnego dębu, albo rzeczywiście sprut, jak to jest świerkowe. Czekajcie, odłożę sobie tutaj do moich... Tych, wiecie co? Pójdziemy sobie nakopać ten, tylko weźmiemy sobie tą naszą motykę. A weźmy sobie, czekajcie, z tego nie zrobię motyki. Zróbmy sobie kamienne motyki. Gdzie jest tutaj sztuży, mieszniczy. Dobra, będziemy mieli trzy takie motyki, będziemy mieli, dobra. Idziemy nazbierać trochę tego. Bo skoro już wiem, gdzie to jest, no to żal by było nie skorzystać, a więc sobie skorzystamy tu. I wpłyniemy sobie do naszej jaskini, którą tutaj mam. Trochę zalana, no ale cóż. Na live też to troszeczkę widzicie sobie porozkopałem, bo waliło się tu głową, nie? Więc trochę głupio było. Czekajcie, czy ja tu zabudowałem? Nie, dobra, nie zabudowałem tutaj Lush Cave'ów, dobra. Gdzie tu się schodziło? Tu, tędy, dobra, okej. Okay. To też by trzeba było trochę rozkopać, widzę. Ale never mind na razie never mind. No i co, kupimy sobie to, co tutaj, po co przyszłem. Czekajcie, co mam tutaj? Tak ciemno, jasność, jaskrawa oczywiście, no. Ja zawsze gram na jaskrawej. Ten Minecraft wtedy się jakiś żywszy wydaje przy okazji. Aha, słyszałem cię. I nie żyjesz. Super. Dobra. Weźmy sobie to. Zbierzmy. Okej. Okay. Rozkopmy sobie to. Czekajcie, czy gdzieś jeszcze mamy takie, no na suficie jest tego wciula, jak to się mówi. Ale my sobie pójdziemy gdzieś indziej tu zbierać to. Myślę, że to z sufitu by było trudno ściągnąć. Ale stąd widzę... Czy coś tam widziałem takiego? Oj. Takie oj. Czy ja mogę jakąś tą lawę sobie zakleić? No tutaj tak nie za dużo jest tego, więc w sumie. Weźmy sobie to, skopmy. Rzeczywiście sobie to skopmy, co mi tam. Tu sobie też poskopujmy, to mamy, ja się tu bawić chcę, o, dobra. Powiem wam, że miałem nadzieję, że tutaj te Lush Cave'y będą jakieś ładniejsze, z racji, że wiecie, że... No, że jesteśmy jednak na terenie dżungli, a tu się okazały takie sety, te nasze Lush Cave'y. Wiecie co, bym tutaj wykopał trochę łupku, zakleił to. Ja nie chcę wpaść po prostu w lawę, no rozumiecie, jak to jest. Nie chcę wpaść w lawę, nie chciałbym, bo jednak, no, fajnie by było nie wpaść w lawę. Weźmy sobie trochę tego łupka i zaklejmy to, nie? Okej, okay, dobra. Diamenty! Mam drugiego diamenta, będziemy mieli już na miecz. I widzisz, ale to co się robi, no i o, patrz. I po co tu leziesz? Jak ty i tak wiesz, że dostaniesz po mordzie, no? No i po co tu lazłeś? No widzisz Zenon, no i po co tu przyszłeś? I po co ty tu lazłeś, co? O, proszę, jak ładnie. No nawet znośnie. Ale tu zielona trawa, a tu już taka biała, nie? Biała, co ja gadam? Pff. Rozumiecie, o co chodzi, no. Te jagódki chyba też mam w domu. Tak, bo ja je sadziłem na live'ie. Teraz myślałem, kurczę, czy ja mam takie jagódki w domu? Tak, mam.
Mam jagódki i mam jeszcze coś. Mam tego kwiatka różowego, też go zebrałem. Tylko jednego. Tak myślę, żeby go czasami nie użyć w McDonaldzie, bo w sumie, wiecie, takie jakieś partikle w Macu, no... Może użyjemy? W sumie nie głupi pomysł, żeby tego użyć. Bo tak nie miałem dla niego miejsca w domu, nie? No dobra, poszła jedna motyka, zróbmy sobie następną, zużyjmy. Czy jeszcze mam jedną? Nie, tylko tak, dobrze. Czyli będzie trzeba się zaraz zebrać normalnie i stąd się zbierać. Czekajcie, czy tu jest geoda? Czy tu nie ma geody? To jest pytanie. Czy tu jest dziursko po prostu? Baśka! Nie bij mnie! No Beata! Nie, sorry, nie, Beata to był ten golem. To jest Baśka. Baśka, nie bij mnie. Czekajcie, czy ja mam jeszcze? Nie mam, dobra, trzeba zmykać w takim razie do domu. Co tam jest? Czekajcie, ja sobie tak przyjrzę sobie tak troszeczkę, gdzie jest moja luneta. Tu jest moja luneta, dobra, czekaj, to trzeba popatrzeć. Czy gdzieś tam nie ma jeszcze diamentów, nie? Bo kto wie? Kto wie, czy tam gdzieś jeszcze nie ma diamentów? Nie, nie widzę na razie. Może rzeczywiście nie ma, może rzeczywiście nie ma, więc nie będę się tutaj upierał, że są. Więc tak, dobra. O, tu jeszcze mi trochę zostało, widzę, bloczków. To już je zbiorę, żeby nie były tutaj takie samotne. I to jest... Nie no, powiem wam, trzeba potem się powspinać i zebrać sobie te kwiatki, bo przydałyby się do jakiejś budowli. One bardzo ładne klimatyczne partikle dają. W ogóle tak sobie pomyślałem, że jeżeli gdzieś w teksturach znalazłoby się właśnie te partikle tych pyli kwiatów, to tłumaczenie dla mnie jest jedno z najgorszych, jeżeli chodzi o tą aktualizację, bo tak mamy naprawdę dobre, kreatywne tłumaczenia i dobre, kreatywne, bądź po prostu dosłowne tłumaczenia i są ok. Ale... Oh my god. Ale te niektóre tłumaczenia tutaj, to słowotwórstwo tu komuś nie wyszło. Pylikwiat, serio? Jednym słowem, pylikwiat. No myślę, żeby się dało wymyśleć coś lepszego, no. Ja zawsze zaczynam tą gadkę na temat tłumaczeń do Minecrafta, bo niektóre mamy naprawdę dobre, kreatywne, a niektóre to jest po prostu... O mój Boże! Przyjdę, przeżegnam się lewą nogą, bo... Katastrofa! Spadkoliść, też mi się nie podoba, też kolejna, a czekajcie, odłożę diamenta, żeby nie było. Patrzcie, chyba już mam dwa diamenty. Patrzcie widzowie, mam dwa diamenty, mięta znaleźć dwa diamenty w przeciągu... No, dosyć długiej... Tak, dokładnie. Funkcjonowania tej serii. Weźmy sobie to wywalmy, tam to wywalmy, bo mi nie jest na razie potrzebne, to mi też nie jest potrzebne, no i to też. Dobra, okej. Weźmy sobie tutaj to, odłóżmy, bo na razie mi nie jest potrzebne za bardzo, rozumiecie jak to jest, wy jesteście rozumni, moi kochani widzowie. Więc teraz tak, pomyślmy. Jak ja bym chciał, żeby to wyglądało? I chyba wiem, jak bym to chciał, żeby to wyglądało. Zróbmy sobie tak. I czy to ty z tym drewnem też tu gra? Okej. Czyli nie muszę zmieniać mojego pomysłu. Czyli na razie sobie obramujmy. Ogólnie tył to cały trzeba wypełnić, więc... No może mi nie starczyć, zobaczymy. Bo tutaj też masa tego zejdzie. Ale okej. Czekajcie, tutaj już nie, tu już nie. Tu już normalnie będzie okno. Więc tutaj nie. Tutaj też. Pyk. Okej. Teraz pomyślmy, z czego ja chcę rzeczywiście te okna? Czy robimy je takie duże, czy... Ja bym tutaj dał pół płytki, tak jak miałem przy tamtym projekcie. Szkoda, że go nie widzieliście. Może wam zrobię zdjęcie i wam pokażę gdzieś tam w montażu. A nie, dzisiaj odcinek bez montażu, no to wam nie pokażę. W następnym odcinku wam może na początku pokażę wtedy screena z tego. Tu chyba damy wtedy płotki, tak jak mamy sobie w domu. Czy to się bardzo różni? No nie bardzo. A to potrzebowałbym właśnie takiego kontrastu dosyć, żeby to fajnie wyglądało.
No zobaczę, pomyślę. Być może, nie wiem. Może jednak dam sobie tutaj tak. Nie, to już nie wygląda, dobra. Dach też z tego będzie, to już to wtedy nie wygląda, nie. Trzeba pomyśleć tutaj dobrze. Trochę się wdostać tam. O, teraz gites. No i teraz tak. Chyba lecimy dookoła najpierw. Tak. O to chodziło. Teraz musiałem pomyśleć, czy na pewno, bo ja to zbudowałem na 4, tak, i 3. 3 zostają, bo tego zakrywa... Tak, dobra. Pamiętam, ja teraz przez chwilę powiem wam, miałem jakiegoś totalnego zmuła. Nie miałem pojęcia, czy ja to na pewno dobrze robię. Chwila, czy ja to na pewno dobrze buduję? Czy to nie miało być jakoś inaczej? Chyba nie. Dobra. Budujemy sobie McDonalda, albo Międdonalda. O, Międdonald, taka własna wersja. O, jestem oryginalny i nikt mnie nie posądzi o prawa autorskie czy coś. Okej. Jejku, jaki to ma przyjemny dźwięk. Mech w Minecrafcie to jest jeden, moim zdaniem, teraz z najpiękniejszych zielonych bloków. A mamy mało zielonych bloków. Nie liczę kolorowej wełny, bo dla mnie to nie jest żaden blok budowniczy. To kiedyś było, nie? To kiedyś było blokiem budowniczym. Teraz dla mnie to żaden blok budowniczy nie jest. Dobra, czekajcie, czy tam były 3 czy 4? Muszę pomyśleć. Było tak. Raz, dwa. Był jeden schodek, będzie tu. Następny będzie tu. Czyli jeszcze będzie jedno trzeba dobudować. Dobra. Chciałem pomyśleć. Na pewno tego dzisiaj nie skończymy, bo to nie jest tak. Ja nie mam wszystkich budulców. Będziemy na pewno sobie musieli gdzieś zrobić odcinek z... Wiecie, z takiego poszukania, albo... Albo co? Albo zrobić live'a. O, zrobić live'a? Co by na to? Zrobić live'a? Nie wiem, czy zrobić live'a w sumie. Weźmy sobie to. O kurczę, dziura się tutaj trochę... No dobra, gites jest w miarę gites. Patrzcie, pandziochy. W ogóle tam są dwie osmarkane pandy, nie? Więc taka ciekawostka. Tam są dwie osmarkane pandy. O tej. Nie udałeś, o tej złodzieju, ty. Wziął i mi zabrał. No dobra, nie starczyło na całość. Ale w miarę już jest zapoczątkowane i to mi się bardzo podoba. Czekajcie, czy gdzieś tutaj spadło? Chyba spadło do środka. Tak, spadło do środka. Ty, ta podłoga wygląda ciekawie. Chociaż nie, ja chyba zrobię to ze zwykłego drewna. Albo jednak udam się po brzozowe. Takie mega jasne drewno. Chociaż nie, chyba tutaj pójdziemy jednak w te dwa dostępne drewna rzeczywiście. Tylko z tych zrobimy. No, powiem wam, zaczyna wyglądać jak McDonald's. Zaczyna wyglądać jak McDonald's. Podoba to mi się. Podoba to mi się. Mega mi się to podoba. Kochani, to zaczyna wyglądać jak McDonald's. Mamy go naprzeciwko. Tak, i to jest to, co ja chcę osiągnąć. Tu będzie takie ładne M. Takie o. No. No i gicior. Dobra, kochani. W tym odcinku to by było już na tyle. No i co? Trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie. I bye bye.